Witam wszystkich, z tej strony Harlen, a to kolejny odcinek z gry StarCraft 2 z osiedła wolności. Ciekawie, lecimy kolejna misja, tym razem. Wróciłem do naszego zniszczonego świata na Ajur. Infekcja zergów nadal dręczyła większą część naszej ukochanej planety. Wynędzniałe resztki nadświadomości wciąż tam spoczywały. Ponura pamiątka po przegranych bitwach i tych zwycięskich. Nie znam dokładnie historii, ale zobaczmy, czym to da, ogólnie. Pamiętam upadek Ajur. Niezbyt podoba mi się perspektywa oglądania tego od nowa, ale co zrobić? Upojona zwycięstwem nad nami nadświadomość zergów stała się zbyt pewna siebie. Teraz wszystko, co pozostało z potężnej nadświadomości, to tylko pokręcona i pomarszczona łuska. Musiałem zrozumieć znaczenie wspomnień, które pozostały w tej gnijącej masie. Mogłem wyłącznie zgłębić tajemnice tkwiące w korze mózgowej przez kontakt z ogromnymi mackami połączonymi z nią bezpośrednio. Jednak niezliczone sługi, które żywiły się tą martwą łuską, okazały się dość problematyczne. Nie no, tutaj Rejno się lekko pomyli. Bo nie jest upadek Ajur oglądany jeszcze raz, skoro on go pamięta. To tylko odwiedziny na planecie, na której kiedyś w sumie się było. To wszystko. Tak to co do tego, że powiedział problematyczne. No, skojarzyło mi się to z Mordinem. Jak on tam... Mieliśmy chyba raz gdzieś jego dziennik albo coś. I słownej było coś tam odnośnie Warenów, tak więc mówię, problematic. Czyli właśnie to jest problematyczne. Tak się nie pamiętam, mogę się mylić, no. Pamięć niby dobra, ale czasami krótka. Zależy od czego, ale takie teksty czasami się zapamiętuje. Tutaj przyznam, dostaniemy, z tego co pamiętam, kolejną jednostkę. Dosyć przydatno nawet w tych meczach, gracz na gracze i tak dalej. Aczkolwiek mają jedną wadę, ale to pewnie... Nie wiem, czy to uda wam się zobaczyć, ale mają całkiem sporo wadę. Dokładnie chodzi właśnie o ich rozmiar. Ale nie wyprzedzam zbytnio faktów, pogadam sobie, jak dostaniemy te jednostki. Tak będzie chyba najlepiej. Mam też nadzieję, że w końcu uda mi się rozwiązać problem z techniką. Czy ze sprawami technicznymi. Troszkę mnie to męczyło kilka dni testów, różnych testów, tylko po to, żeby była jako taka jakość, a rozmiar nie był w okolicach 30 giga. Albo 12. 12 giga przy materiale, który ma 8 minut, to jest przegięcie. I tak dalej, dla mnie to nawet duże przegięcie. Ale zobaczmy, co tu się dzieje teraz. Muszę znaleźć sposób na ustanowienie przyczółka i wezwanie posiłków, które powstrzymają zergi. No coś, pomyślimy zaraz tu. Zbliżam. Ten wierny obserwator trzymał straż od czasu ewakuacji. Jego umiejętności z pewnością okażą się przydatne. Muszą.
lub w końcu wykrywa jednostki. Wypełnię swoje powołanie. Chwała pierwsza. Jestem ci całkowicie. Coś jest? W sumie nie, dobra. Tu widać, że teraz będzie Nexus. A więc kilka porzuconych budowli wciąż działa. Wykorzystamy je. Służymy Ajur. Dobra, bierzemy to. Przeprowadzimy rekonkwistę Ajur. Wszystko bierzemy. Ten stary znacznik wciąż emanuje mocą. Zastanawiam się... Ups. A, słyszałem opowieści o potężnych kolosach ukrytych pod Ajur. Znacznik musiał przebudzić tych straszliwych strażników. Zergi widzą zagrożenie dla swego martwego pana. Ot i już. Pracuj, pracuj. Najlepiej przyjdzie w pylonu. Póki nas nie wykończą. Muszę odnaleźć korę mózgową nadświadomości i odkryć jej tajemnicę. Właśnie, dostaliśmy kolosy. Czyli jednostki, które mogą wchodzić po klifach. Wchodzić, schodzić. Zwracasz. Wszystko z tym związane, a ich minusem jest to, że nie atakują jednostek latających. Czekaj, dam wam też tego obserwatora. Cieszcie się, że macie. Nie jedźcie, ale... Jeśli mądrze użyjemy naszych obserwatorów, będziemy mogli zbadać obszar bez zbędnego ryzyka. Te wrota przesyłowe chyba działają. Może jest jakaś szansa. Zwracasz się do mnie? Tak, do ciebie. Przeprowadzimy rekonkwistę Ajur. A co? Nie wolno nam się zawahać. Szozak Moknul. Co to jest? Chwała pierworodnym. Nie wiem, ale tu już trzeba chyba, tu chyba trzeba poczekać, aż to wszystko zniknie. Albo... Albo i nie. O, czekaj, ten guzik. Czy jeden idziesz ze mną? Użyj tego. Wystoi się tutaj na straży. Widzę, że się udało i zatłuc. Ładnie. Zainfekowani terrani, no proszę. Musimy się przygotować do obrony bazy. Zergi się zbliżają. No to wracać mi tu w takim razie. Ustawisz tu pelonka? Ustawisz, trzeba masz tu postawić. We wrotach przesyłowych. A, fuck. Szybciej z ratulu. Teraz walcz, mi tu kolosy zaraz zabiją. Dobra. Alu, Droidas Zeratulu. Zostaliśmy uwięzieni w macierzy energetycznej bramy, kiedy ją wyłączono. Bardzo ci dziękujemy. Niewystarczająca ilość minerałów. Ty zostajesz, kolego. Nie, no dobra. Jestem głosem zaćmienia. Zostanę. Moje zadanie. Wykonam.
Wykorzystaj moją umiejętność. Wyraź swą wolę. Dobra, możecie iść dalej. Czekaj, ta. Ja tu się rozpędzam. Tu ja jeszcze czekam, nie wiem, escape. Tu jest wespa, moi drodzy. Robotnicy. Jestem głosem zaćmienia. Jestem tu, w mroku. No, kto jest tu? Dobra. Jesteśmy jednością z ciebie. Zwracasz. Wyraź swą wolę. Do dnia zagłady. Jakoś tędy przejdziemy, co nie? Przydał się więcej kolosów. To są kolosy, tak? Tak. Fajnie to wygląda. Otchłań zionie chłodem. No okej, okej. Służę. Póki co. Skoro tak wygląda sprawa, to biorę jednego z was. W mroku. I stawiam tutaj. Rządek działek i wracacie tu. Jest wyraźną. Jestem głosem zaćmienia. Otchłań wzywa. To się skupię na jednym celu, tym oczywiście najgorszym najpierw. Zakończ cykl. Antukal. Zasz akurat. Dobra. Jestem tu, w mroku. Twoi wojownicy walczą z najeźdźcą. Kto go wykrył, że tak... No ciekawe. A, tu jest ten, nadzorca. Dobra, już wszystko wiem. Czemu ty się tak czekał, patrzę zawsze. Z tego co pamiętam, oni byli możliwi do stworzenia. Na obszarze czegoś takiego. Ja nie mogę tak zrobić. Czy nie mogę. Nie chcę aktualnie ich tak stawiać w zasadzie. A, i tu jeszcze muszę wysłać też jednego dronka. No. Zergi chcą nas otoczyć! Do broni, bracia moi! Dalność mnie przygniata. Szukamy. Usunę. Groszna świątynia. Się trzeba postawić, tak? Gdzie jest groszna świątynia? Potrzebuję rady z mroku. Dobra, wezwijmy radę z mroku. Czerwiony dusowa. Jesteśmy jednością z cieniami. Idziemy. To jest mój oddział destrukcyjny. Jestem głosem zaćmienia. Tu gdzieś. Odchłanie wzywa. Nie ma tu trzech czerwia? Oho. Służę. Są mutaliści, więc do pewnego stopnia jest źle. Tak, do ciebie, Zeratul, bo zapomniałem, że masz tutaj pójść. Pierwsza macka nadświadomości. Wyczuwam ból. Zaskoczenie. Śmiech. I maska, maska jedna odcięta. Przydałbym się latający, aczkolwiek chyba nie mam do nich dostępu zbytnio. Dobra, mroczna świątynia. Bo przyznam, że lubię mroczne templariusze i wyślę, będę ich oczywiście wysyłał z... Otchłań zioń. Potrzeba więcej wespanu. Wespan. Wiedziałem, że trzeba w końcu wezwać Titan Gazer. Wystarczająca ilość
Dobra, idziemy się to tędy przebić do następnej tej. Odpowiedzialność mnie przygnia. A pan Zeratul? Wypełnię swoje powołanie. Arudin Rashagal. A nasz Zeratul będzie zaraz kica dalej. To oczywiście możliwość stworzenia nowej bazy, ale nie bardzo... Intrygujące. Że nie bardzo mi się chce ją tak tworzyć. Zakład robotyki. Przyzwij kolosa, potrzebna stacja robotyki. Gdzie to jest? Tutaj. Za dużo tych. No cóż. Bo kolosy mają... całkiem niezłe obrażenia. Atak mają dosyć obszarowy, więc też jest całkiem znośnie, prawda? Przynajmniej mi się wydaje, że jest znośnie. Bardzo mądrze. Służę. Póki co. Wow, atakujcie go. Haha. Ale tak wykorzystywać. Wykorzystaj moje umiejętności. Jestem głosem zaćmienia. Widzą nas. Ciekawe dlaczego dokładnie. Śmierć przychodzi do wszystkich. A, nadrządca. Przecież. A, nie za bardzo miał okazję zaatakować. To jest budynek, który umożliwia tworzenie ultralisków. Jestem tu w mroku. Dobrze. Eraku. Dobra. Wy wszyscy wraca się tutaj, a tu mogę zacząć produkować zaraz. Zergi chcą zalać naszą bazę. Tylko co? Potrzebuję więcej wyspanu, tak? Nie, więcej. Ty, miejsc, o, ciekawe. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć i wracacie tutaj. Zeratul, daję HD? Nie dajesz. I to jest właśnie problem. Dobra, idźcie co, szybko. Trzeba Zeratula zaraz wspomóc. Zeratul w ogóle nie pociągnie przy tych wszystkich zergach. A nie. Poradził sobie. Dobry chłopiec. Tutaj postawię stację robotyki. Dosyć szybko. Może gdzieś się tu zmieści. Dobra, tutaj niech wam będzie. Tu pylonek, czy dwa pylonki. A, nie możesz przejść, koleżko. Nie pomyślałem o tym, wiesz? No dobra, buduj sobie tutaj, tak. Jestem głosem zaćmienia. Zeratula muszę tam Zeratula wysłać i... Otwórzmy troszkę Dark Templarków. Maj się cieszy. One też są niewidzialne, więc jest dosyć znośnie. No szybciej. Dobra, już. Ja wy moja ekspedycja burząca idziecie tędy. No to kogoś muszę, tak? Zeratulu. Zostanę odkupiony. Jestem ci całkowicie posłuszny. No, udało się to zrobić w tą stronę na szczęście. Druga maska nadświadomości. Wyczuwam śmierć i radość. Ciekawe. Przychodzę.
Ciekawe, śmierć i radość. Wykorzystaj moje umiejętności. Antu Gal. Dum Adunara. Okej, okay. Tu jest jakieś wejście wyżej też. Póki co. Coś mnie tu czeka? Niewiele. Poruszamy się. Miejsce na bazę. Tyle. Zwracasz się do. Tak. Szukasz. Do ciebie, tak, tak, do ciebie. Czekaj, gdzie tu się buduje tego? Tu się buduje kolosy, tak? Tak. Na tego kolosa i zbudujmy. No, mogę jednego, ale mogę. Jestem głosem zaćmienia. Tu ustawmy troszkę działek. Wystarczy. I idziesz tu stawiać pylonki. Tak. Jesteśmy jednością z cieniami. Raku. Bardzo mądrze. Dobra, stop. Do dnia zagłady. Tam na razie się nie będę pchał zbytnio. Dobra, zostały dwie macki, jakoś to idzie. Powoli, ale idzie. Zergling wziął ta co? Nadchodzą Zergi. Będzie jak mówisz. Odpowiedzialność mi. Idzie. Kolos kolejny. Poruszamy się niezauważeni. Jestem ją. Oddział Dark Templarów razem z tym jest całkiem. Jesteśmy jednością. Całkiem znośnie. Teraku. I tutaj już nic nie zdziałam. Ty Templary. Stoisz tu. Pilnujesz. Jesteśmy jednością z cieniami. Śmierć przychodzi do mnie. Teraz na trzy kolosy, więc już nie jest tak. Tak milutko, prawda? Powstał kolejny Dark Templar, słyszę. Zajmijmy. Te cztery kolosy, no to teraz Zerg mają problem. Uciekają do innej bazy, co? Bystre, bystre. A tu co tutaj? Coś. No nie, stacja robotyki, ale. Intrygujące. Zniszczy te larwy. Tam kokony w tym momencie. Teraz zniszczycie resztę. Widzicie siłę kolosów? Dobrze. Śmierć przychodzi do wszystkich. Starczy mi na 5? Nie. Ale widać, aha. Skryć się w cieniu. Przecież to widzę, że bazę wpadało tak zwaną. Zrobię to tutaj. I tu mamy wespę troszkę.
tu też mam Vespan, no i tu. Ale tu stworzę, bo to jest najbliżej do tego, co... Skryć się w cieniu. Idę ogólnie. Służę. Szozak Moknul. Zwracasz się do mnie? Odchłań. Piąty kolos. Wykorzystaj moje umiejętności. Zratuj się bez większych problemów. Czekaj, coś źle wcisnąłem. B. N. No nie postawię, póki jest ten. To całe ustrojstwo. Jesteśmy jednością z cieniami. Twoi wojownicy walczą z najeźdźcą. Trzecia macka nadświadomości. Wyczuwam radość wprowadzonego dawno temu w życie planu oraz strach o przyszłość. Nasza baza znalazła się w cieniu. Oh shit. Baza jest atakowana. Metaliski. Atak odbija się po kilku celach. Dobra, ty już możesz tutaj budować widzę Nexus. To skup się na tym. To jeden taki dronek jak ma dużo tych... czy próbnik. Jak ma dużo minerałów, to da się założyć bazę. Co? To już? Jestem jądrem ciemności. Odpowiedzialność mnie... No cóż. Została jedna macka, którędy tam łatwiej pójść. Zwracasz się do mnie? Idziemy z obu stron. No co tam? Aczkolwiek ta baza zbyt wiele nie zdąży zrobić. Ale cóż. Zostanę odkupiony. Powinieneś zostać. Dobra, zniszczy jeszcze te budynki. Zburzymy, ale... Tak po drodze zostały tak brzydko. No. Pole minerałów wyczerpane. Trzeba odpowiedzieć. Z cienia przychodzę. A, Dark Templar się pojawi, dobra. Z cieniami. Jestem głosem zaćmienia. Chwała pierworom. Skryć się w cieniu. Roucher. Nie. Bindingi, sorry. To są Bindingi. Szozak Moknul. Musimy działać. Ulepszenie zakończone. Jestem całkowicie posłuszny. Z cienia przychodzę. No cóż. Skryć się w cieniu. Chcąc, nie chcąc, sam Zeratul tutaj z czegokolwiek, co atakuje jednostki naziemne, jest niestety bezużyteczny. Jest na to nie poradę zbytnie. Czy chce, czy nie chce. Ale jak się wszystkie z kolosów skupi na jakimś celu, to jest naprawdę ostro. Zaraz wam to zademonstruję. Wszystkie kolosy powinny być w zasięgu. Dawać. Intrygujące. Czekaj, ty tutaj idziesz, oni niszczą dalej.
Sergi zbierają się niedaleko naszej bazy. Czwarta macka nadświadomości. Wyczuwam konie. Muszę udać się do kory mózgowej nadświadomości, aby posiąść zrozumienie. Witaj, bracie. Przemawiam do ciebie zza światów. Tassadar, ale ty zginąłeś razem z tą przeklętą nadświadomością. Nigdy nie posmakowałem śmierci, Zeratulu. I nie zamierzam tego zrobić. Ale nie czas na tę historię. Przybywam, żeby opowiedzieć ci o tym stworzeniu i jego odwadze. Odwadze? To było wynaturzenie. Nie zawsze. Zergi zostały zmienione. Narzucono im jeden nadrzędny cel. Zniszczenie naszej rasy. Nadświadomość obdarzono intelektem, lecz nie wolną wolą. Wściekle miotała się w okowach własnego umysłu. Kto to zrobił? Dlaczego? Nie wiem tego. Jednakże nadświadomość znalazła sposób na to, by wyrzec się własnego imperatywu. Zrodziła szansę, nadzieję na ocalenie. Królowa Ostrzy. Szaleństwo. Tylko ona może uwolnić Zergi z niewoli. A tym samym uratować resztę przed ogniem. Nie rozumiem cię, bracie. Zapomnij o wszystkim, co wiesz, Zeratulu. Nadświadomość ujrzała koniec wszystkiego. A teraz i ty zobaczysz ten obraz. Nie! Nie zniosę tych wizji! Przestań! Koniec. Trzeba przyznać, że no... Ciekawie to wyszło, prawda? Nadświadomość... Podporządkowana... Ewentualnie w zasadzie nie wiadomo komu. Idąc dalej. Niby brak wolnej woli, ale stworzyła królową Ostrzy. To jest dobre. Co nie? Dobra, jedziemy dalej. Co będzie teraz? Oprócz ekranu wczytywania. Oprócz. Ten odcinek będzie chyba taki w miarę krótki, o dziwo. No jeszcze tylko rozmowy z towarzyszami na statku i... Koniec filma. No, wczytuj się szybciej, Hyperion. Wiem, że potrafisz. Mam nadzieję, że tak was nie nudzą te misje protosów, ale one są ciekawe dosyć. Bo wszystko. A to dlatego, że poznajemy
historię. O, nowe projekty badawcze widać. Dobra, to zaraz zobaczymy w tym laboratorium naszym nieszczęsnym. A teraz zacznijmy od wiadomości. Atomowe kluski. Eksplozja smaku. Dobra, nie mam pytań. A co ujrzałeś tym razem, bracie? Czekaj, ja też to widzę. Kerrigan. Zdaje się, że nadświadomość stworzyła Kerrigan, by uwolniła Zergi od czegoś. Chciała doprowadzić do konfrontacji Zergów z Protosami. Wszystko poszło nie tak, jak trzeba. Wszystko stanęło na głowie. A do tego gdzieś tam czai się coś, co chce nas wszystkich zniszczyć. O rany, bracie. Widzę, że musisz się napić. Nie, lepiej w tym momencie nie pić. Dobra, laboratorium mamy. Dwa nowe badania, a tutaj oczywiście... Czytanka, że tak to nazwę. Patruje się w tę dziwaczną kulę nad kryształem. To z pewnością emiter energii, ale tak silnie ją ogranicza, że kryształ może powoli wysysać energię. Dalej pojmuję, jak to robi. To podsunęło mi pewien pomysł. Używając naszej własnej technologii ograniczającej, mógłbym zmodyfikować proces konstrukcji ERK i bez żadnego ryzyka podwoić jego wydajność. Eureka! Energia kryształu nie jest utrzymywana jako wir. Ściąga ją po prostu tak szybko, że tego nie zauważyłem. Co za dziwny zbieg okoliczności. Przyciąganie zwolniło na tyle, że moje czujniki zdołały je wykryć. Nie wiem jak i dlaczego. Za każdym razem, kiedy docieram do granic możliwości badawczych, dzieje się coś przypadkowego i dokonuję przełomowego odkrycia. Czy ten kryształ mi pomaga? Chyba za dużo pracuję. Pójdę pograć zagrobionego wikinga. No, kto wie, czy pomaga, czy za dużo pracujesz, ale ja w wikinga grać na razie nie chcę. Próbka zergów rozwinęła rozległą korę neuronalną. Zauważyłem, że reaguje na bodźce zewnętrzne, ale w bardzo niepokojący sposób. Kiedy wykrywa moją obecność, przestaje się poruszać. Udaje trupa? Potrafi reagować na takim poziomie? Dostrzegłem ostatnio, że alfa-aminokwasy zergów mają unikalną grupę R. Przeprowadziłem pełne badanie na kilku z nich, a wyniki są niezwykłe. Aminokwasy zergów potrafią łączyć materię martwych komórek z normalnymi białkami w celu biosyntezy nowych cząsteczek. Komórki zergów nie podlegają więc procesowi naturalnej degeneracji. Innymi słowy, zergi nigdy nie umierają ze starości. Mogą się nieustannie odnawiać, choć z całkiem odmienną strukturą komórkową. Nie ma mowy o tym, aby przenieść to na ludzi. Konsekwencje byłyby straszliwe. Zastanawiam się jednak, czy zdołałbym połączyć tkankę zergów z niektórymi naszymi metalami, aby stworzyć samoleczące się budynki? Skutkiem ubocznym procesu odnowy jest wydzielanie wielkich ilości energii. Muszę się zastanowić, jak to wykorzystać. No, zergi się potrafią ładnie regenerować. Zobaczmy tylko konsolę, bo tutaj, jak wiemy, mamy dwa badania. Reaktor centrum równoległe szkolenie 2 RK. Teraz wezmę to. 2 RK na raz. Będą wychodzić zamiast automatycznej rafinerii. Jednostki specjalistyczne pojawiają się na polu walki z dodatkowymi 100 punktami energii. Otrzymują również 100 punktów energii maksymalnie. Statki i pojazdy powoli same się naprawiają. Z jednostek specjalistycznych będę korzystał. Bierzemy. Dobra. To mamy z głowy. Kasy oczywiście nie dostaję, więc... Zbrojownik nic nie zadziała, tylko słon coś ma do mnie. Wiesz, przeglądałem dzienniki i powiem ci, że ci cholerni protosi są nadal lata świetlne przed nami. Oczom nie wierzę, kiedy widzę, co oni tam potrafią sklecić. Mowa. Nauczyli się paru nowych sztuczek od czasu, kiedy ostatni raz z nimi wojowałem. Daj spokój, oni potrafią przyzwać swoje jednostki praktycznie w każde miejsce. Myślałem, że potrzebują przynajmniej jakiejś bramy do tych teleportacji. To nie do końca tak, jak mówisz. Mogą przyzywać jednostki tylko tam, gdzie znajdują się ich pylony lub inne źródła zasilania. No cóż, protosi, podobnie jak my, pracują na ulepszeniu. No, protosi są całkiem fajni, to widać. Mostek. Co powie nam jeszcze Matt? Jeśli to coś, cokolwiek. No jest, dobra. Cholera, Matt.
Nie mam pojęcia, co myśleć o ostatniej wizji, którą ujrzałem dzięki kryształowi. Zeratul szukał dodatkowych wskazówek odnośnie końca wszechświata. Tym razem był na Ajur. Ajur? Czego tam szukał? Chciał się dowiedzieć, po co w ogóle nadświadomość stworzyła królową Ostrzy. To właśnie ona ma zniszczyć wszechświat? Nie. I właśnie w tym rzecz. Wydaje mi się, że Kerrigan jest jedyną osobą, która może go... Ciekawy zbieg, prawda? Wszyscy myślą, a Kerrigan zniszczy wszystko, zabije nas. Wszyscy zginiemy. A tu... Nie ma tak dobrze. Nie no, dobra. Tu już więcej nic nie zdziałam. W takim razie, mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że uda mi się to porządnie wrzucić bez żadnych problemów. A teraz, ludzie, trzymajcie się i życzę miłego dnia!